Witam wszystkich. Co tam u was w ogóle się dzieje? Interesuje mnie ten Malik i Fagata, gdzie mogę jakieś informacje dostać? Ale ja widziałem, że oni na siebie jakieś storki nagrali, tylko ich nie oglądałem, stary. Gdzieś mi na Twitterze mignęło. To, że Malik tam rzucił storkę, że Fagata coś tam odpierdoliła, to jest ten, ale ja te filmiki chcę. Witam was na kanale Beauty News. W tym odcinku omówimy takie tematy jak Fagata groziła partnerce Malika, na co popłakałaś przed kamerą. Serio? Mam rozstrzygać dramę na kanale, Beauty News? Chłopie, jakby ja rozumiem, że nie mam swojego kontentu, i muszę żerować jakby na tym, co ktoś rzucił do internetu, ale z kanału Beauty News mam podpierdalać? Wiesz, wszystko wszystkim, ale stary, to już podpierdalajmy z jakichś renomowanych źródeł. Co będzie następne? Będę miał patykiem grzebać w kałuży? Sorry, koleżanko z Beauty News. Julia, jak mogła się nazywać? Oczywiście, że Julia. Sorry, Julia, ale nie będę ci kradł kontentu. To widziałem, tylko nie oglądałem. Fagata versus Malik. Hej, kochani, opowiem wam dzisiaj o spinie prywatnej, którą mam z kimś i miałam o tym nie mówić. To też jest niesamowite, mam spinę z kimś i mam o tym nie mówić. Jakby ciężko ci powiedzieć z Malikiem? Wiecie, widzowie, bo ostatnio byłem na mieście z takim kolegą, no nie powiem wam z kim. Wygląda trochę jak jego pies, bo też kurwa ma takie pudlowate włosy. I on straszną głupotę mi powiedział. No, jakby no kurwa wiadomo, o kim mówię, tak? Ale ta osoba wstawia ostatnio Instastory i chciałam, żebyście poznali moją stronę, bo wyszłam tam średnio według tego, co ta osoba tam napisała. Pewnie i tak część osób się domyśli, ale nie będę tutaj mówić, o kogo chodzi. Chodzi o osobę, która pomagała mi muzycznie przez pewien czas i ta osoba ma studio, w którym ja nagrywałam. I ja jakby do tego studia mogłam sobie zapraszać jakby normalnie ludzi, których chcę, jak miałam tam sesję. I nigdy nie było mowy, że nie mogę jakiegoś chłopaka zaprosić czy coś. I któregoś razu po prostu zaprosiłam sobie kolegę, który mi się podobał, z którym się trochę spotykałam. No i wiecie, coś tam się przytulaliśmy, robiłam sobie tą muzykę. I nagle przychodzi on, ta osoba, o której jest ten TikTok, wygonił tego chłopaka z tego studia. Zrobił mi awanturę, że czemu ja w ogóle taką osobę zaprosiłam, ale to jakby ten chłopak nic mu nie zrobił, nie był z niczym związany. Po prostu pierwszy raz zaprosiłam chłopaka jakiegoś do studia. Zawsze sobie zapraszałam, nie wiem, koleżanki. A pierwszy raz jakby zaprosiłam jakiegoś chłopaka i nie wiem, przytulałam się z nim i wiecie, to było strasznie dla mnie dziwne, bo... No dobra, no ale teraz jest pytanie. Przytulałaś się z nim i wiecie, to znaczy, że się z nim przytulałaś i co? I mu obciągnęłaś w kabinie, kurwa, nagraniowe? Robiłaś jakieś, kurwa, adliby, kurwa, do nowej piosenki, kurwa, o skakaniu na kutasie? No, jakby to i wiecie jest, kurwa, bardzo intrygujące w twoim wypadku, bo ty naprawdę byłabyś zdolna do wielu rzeczy. Mnie z tą osobą nic nie łączy, w sensie nie, że nic nie łączy, ale no nie jesteśmy razem, no, jakby nie jesteśmy razem. I czemu nie mogę sobie zaprosić chłopaka do studia? Dla mnie to było takie dziwne, on to argumentował tym, że on się źle czuje w jego towarzystwie, coś tam, ale moim zdaniem to było coś jakby głębszego. No i trochę czasu minęło, ja już nie miałam żadnej relacji z tym chłopakiem. No dobra, tylko to trochę brzmi jakby Fagata mówiła, że Malik Montana był o nią zazdrosny. Którego zaprosiłam do tego studia, bo on się strasznie wkurzył o tą sytuację i kazał mi wybierać, że albo on, albo ta osoba. Ja mówię, że kurde, no nie będziesz mi kazał wybierać, bo to jest osoba, którą znam dłużej, ciebie znam tylko chwilę, więc i tak go odpuliłam. Ale po jakimś czasie przychodzę do tego studia, a tam ta osoba, z którą mam spinę, z dziewczyną. No i ja sobie myślę, dobra, okej, to jest jego studio, nie będę robić spiny, mimo tego, że on wcześniej wrzucił chłopaka, z którym się spotykałam i... Ale poczekaj. Ja byłem ogólnie w studiu GM2L, nie? I to jest jakby spoko miejsce, bardzo przestronne i w kurwa czyste, nie? I to nie jest ironiczne, nie? Autentycznie kurwa, autentycznie... Ja w wielu miejscach byłem, ale kurwa tam to z podłogi możesz jeść, jest w kurwa czysto tam, nie? Nawet sobie ucięliśmy kurwa pogawędkę odnośnie tego, mówię kurwa, ale macie ten, ale masz to czysto, nie? No ja co ty myślisz, że ja brudasy nie jestem? Mówię, no nie, no ale kurwa zazwyczaj jak wiesz, jak jesteś, jak jakieś same ziomki kurwa siedzą, to wiesz, tu się coś komuś wypierdoli, kurwa, tu ktoś kurwa oszcza kiber, kurwa, wiesz, na takiej zasadzie. Czy jebie ziołem? Tego to nie wiem. Chyba jakimś CBD. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, stary, ja nigdy nie widziałem, żeby ktokolwiek z ludzi, których wymieniam z imienia i nazwiska, zażywali żadne substancje zabronione. A Malik sam na sam też jest tak że bardzo nie... Kurwa, ale to napisałeś. Malik sam na sam też tak za bardzo nie potrafi się wysłowić i pierdoli od rzeczy, czy tylko taki vibe z neta od niego bije. Nie, kurwa, z Malikiem to się kurwa spoko rozmawia. Kurwa kumaty, nie? Ja z nim rozmawiałem z 5 razy w życiu tak, nie wiem, o tu gdzieś na fajce, tam właśnie wtedy jak raz byłem w tym studiu i paradoksalnie też Fagatę tam spotkałem, bo ona z Syrem nagrywała. Bo tam są dwa pokoje jakby, nie? Jest jeden taki większy, tam jest telewizor, jakieś kanapy, wyjście na balkon, tam nie wiem, chyba tam grill jakiś stoi, albo przynajmniej takie meble, tarasy. Jakby spoko takie miejsce do wychillowania, nie? Jedno, je,
jeden pokój mają z kabiną, że wchodzisz do kabiny, nagrywasz, a drugi jest jakby już pokój jest sobie przystosowany pod to. A nie było tam ani Alberto, ani ten. No nie wiem, ja tam byłem przez parę godzin, no nie było ich. I ja jednej rzeczy, co Fagata mówi, nie rozumiem, bo to studio należy do Malika, więc logiczne jest to, że u Malika w studiu przebywają osoby, które się podobają Malikowi, jakby, wiesz, że Malik zezwala na to, żeby tam te osoby były, bo z tym studiem jest trochę jak z domem. Ja mogę pozwolić na przykład tej Kwanowi przychodzić do mnie, ale niekoniecznie muszę mu pozwalać, żeby przychodził z OG Kubą. No bo na przykład nie lubię OG Kuby, no nie wiem, no chyba cokolwiek, nie? I tutaj jest analogicznie. To ona przyszła tam z chłopakiem, Malik go wyprosił, bo cokolwiek, i ona ma spinę o to, że on w jego miejscu pracy, czy tam, nie wiem, no w jego miejscu pracy przybywa sobie z jakąś dziewczyną. Jakby kim ty kurwa jesteś, żeby wybierać Malikowi, kogo on zaprasza do studia, nie? Ja nie wiem jak jest, ale to daje taki vibe, znaczy ona stara się jakby takie przesłanie dać, że on wyrzucił tego chłopaka, bo był o niego zazdrosny, a ona nic nie powiedziała, jak była zazdrosna jakąś dziewczynę. A co wy kurwa jesteście w związku małżeńskim, czy o co tu chodzi? Ona zmierza do tego, że ona myśli, że Malik się nie zauroczył. No nawet jeśli się zauroczył, jakby nic to nie zmienia, no ale kim ona jest, żeby... O, ja nic nie powiedziałem, że siedział tam z jakąś dziewczyną, no bo kim ty kurwa jesteś, żeby mówić, czy ktoś może siedzieć we własnym studio z dziewczyną, z chłopakiem, z mamą, z tatą, z córką, z ciocią, czymkolwiek, nie? No ja sobie myślę, dobra, okej, okay, to jest jego studio, nie będę robić spiny, mimo tego, że on wcześniej wrzucił chłopaka, z którym się spotykałam i popsuła nam się przez to relacja, tylko że problem był taki, że ja kojarzyłam tą dziewczynę. No ja sobie myślę, dobra, trudno, to jest jego studio, ja się nie mogę do niego spiąć, może sobie zapraszać kogo chce, ale jakby on robił z tą dziewczyną to samo, co ja z tamtym chłopakiem, to było dla mnie takie dziwne, bo on nigdy tak przy mnie nie robił, nigdy nie zapraszał jakichś dziewczyn i to wyglądało trochę jakby to robił specjalnie w jakiejś zemście, plus, bo o tym nie wiedział, ale to była jakaś dziewczyna, którą ja kojarzę i wiem, że ona o mnie źle mówiła, w sensie, że nie za bardzo ze sobą przepadamy, nigdy się nie poznałyśmy, ale ze sobą nie przepadałyśmy. No ale na początku stwierdziłam, że się będę zachowywać normalnie i było jakby normalnie, dopóki on nie wyszedł, ta dziewczyna zaczęła być dla mnie niemiła i on mi w to w ogóle nie wierzył, jakby było mi przykro, bo mnie znał dłużej i nie wierzył mi w to, że po prostu ta laska, jak on tylko wychodził do innego pokoju, to po prostu była dla mnie wredna. No i ja już ten jeden raz mówię, dobra, trudno, przeżyję to jakoś, nie będę robić spiny, ale ta sytuacja się powtórzyła. Następnym razem, jak przyszłam do studia, znowu była ta dziewczyna, znowu się przytulali i ona była miła, jak on był w pokoju i jak on wyszedł, to ona była po prostu dla mnie znowu niemiła. Kurwa straszne, jakby problemy XXI wieku. Ktoś w swoim studiu siedzi z jakąś dziewczyną i ta dziewczyna jest niemiła dla innej dziewczyny, a to jest dziwne, bo ten, który ma studio, to zna dłużej tą, dla której ta, z którą się przytula, jest niemiła. Kurwa, strasznie skomplikowane to jest. No i ta dziewczyna powiedziała coś takiego, zaczęłam z nią dyskutować. Ona powiedziała coś takiego, że no, ona to zajęła moje miejsce, czy coś takiego, już teraz nie pamiętam. No i ja się wtedy odpaliłam, powiedziałam, że nie no, stara, ty to jesteś na chwilę, co najwyżej, ja jestem na zawsze. No i ona powiedziała, ty, ja jestem na chwilę, a ty to jesteś zwykłą internetową... No i ja oczywiście nie dam się... No z Rickczem. ...prażać w miejscu. No dobra. Skłamała czy nie skłamała? Bo wy często mówicie, że ja komuś losowiaka strzeliłem. Ban za prawdę, losowiak, coś tam. A to co to kurwa jest? Tam typiara została zbesztana za swoje zdanie. Miejsce, w którym ja byłam pierwsza, jakby w, powiedzmy, moim miejscu pracy. Ci ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że ja sobie nie pozwolę w kaszę dmuchać. Mam trochę problemy z agresją i to wszystko przy tym, co ona powiedziała, po prostu się dla niej skończyło. Tak powiedziałam parę słów i ona się cieszy, że jej nic tam nie zrobiłam. I ona po prostu się poryczała, wybiegła i no, już jej więcej chyba nie widzieli. No i on mi powiedział, że jestem nienormalna, że ja jestem zazdrosna o dziewczynę, przecież nie jesteśmy razem, ale moim zdaniem on też był zazdrosny o tamtego chłopaka, bo czemu by go wyrzucił. No i od tej pory po prostu ze sobą nie gadamy. Taka jest cała genesa tego konfliktu. Chciałam wam go dokładnie wytłumaczyć, bo było tylko powiedziane, że ja jakiejś dziewczynie coś powiedziałam, ale uważam, że cała historia jest bardziej zawiła. Tyle, kochani, pa. Zobaczmy odpowiedź Malika. Witam was serdecznie, kochani. Nagram wam moją stronę medalu i opowiem wam w krótkim filmiku, jak to tak naprawdę wyglądało. Dobra, on ma rację jak coś. Dobra, nie wiem, czy trzeba dalej oglądać, ale moim zdaniem Malik ma rację, stary. Jeszcze raz. O, witam was serdecznie, kochani. Nagram wam moją stronę medalu i opowiem wam w krótkim filmiku, jak to tak naprawdę wyglądało. Droga osobo, ty nawet nie potrafisz mojego imienia wymienić po takiej ilości rzeczy dobrych, które dla ciebie zrobiłem. O. Mniejsza o to.
ja tego ćpuna, którego wyrzuciłem ze studia, wyrzuciłem dla twojego dobra, bo wiesz czy nie, ale potrafię rozróżnić normalnego faceta od nasterydowanego narkomana. Więc wracając do tego tematu, jakby ciesz się, że był ktoś taki jak ja, któremu zależało na twoim dobrze i dbał o to, żebyś się otaczała normalnymi ludźmi i rozwijała się jako człowiek w swojej karierze, a jak nie potrafiłaś tego docenić, nie ma problemu. Pozdrawiam cię serdecznie, droga osobo. Kto by się spodziewał? No co, no ja nie wiem, kto tam był, czy to rzeczywiście ćpun, czy nasterydowany, kurwa, czy co. To tego nie powiem, nie? Myślę, że Malik ma rację. Po prostu.